wcale nie tajna grupa wraz z kanałem informacyjnym przedstawiają cykl wieczorków czytelniczych. Wyśnieni. Autorstwa Marii Sejda. A tymczasem zaczynamy nasz wieczorek czytelniczy z Wyśnionymi od Marii Sejdy. Zapraszam na rozdział 5. Nie o to chodzi, by złapać kota. Dalszy fragment. I w scenie pierwszej występują kot jako narratorka, Olivia jako Roxana, Marii Sejda jako Nela, Zoyen jako Daniel, Bygę jako Adrian i Piaseczek jako kot. Och! Wykrztusiła Nela, jak sama niemal natychmiast odnotowała, niezbyt odkrywczo podsumowując odkrycie. Wreszcie jakiś trop. Adrian uśmiechnął się szeroko. Trochę przypadkiem, ale wreszcie jakiś konkret. Miau! Zamiałczał żałośnie trop, a właściwie biedny kitek. Biedaczek na pewno ma już dość tego całego ambarasu. Przeszło przez głowę Neli. Ten miecz, który próbował nas sukatrupić, nie był wystarczająco konkretny. Prychnęła Roxana, wracając do przecinania kolejnych fragmentów żyłki. W każdym razie, co robimy? Chyba nie puścimy tak po prostu zwierzaka. Pójdziemy za nim? Zaproponowała Nela. Może nam uciec, zwłaszcza, że mamy jeszcze na głowie bagaże. Zauważył Daniel gdzieś zza pleców Neli. Część zostaje, reszta bawi się w kotkę i myszkę z kotem? Wszystko poprzecinałam, ale lepiej tego zwierzaka na razie nie puszczajcie. Wow, naprawdę nie wpadłabym na to, pomyślała Nela. Kotu znów udało się podrapać ją w przedramię. Decydujmy szybko, poprosiła. Może dałoby się zaimprowizować smycz, sznurka lub czegoś podobnego? Roxana dotknęła palcem ust, po czym parsknęła i strząsnęła z twarzy i dłoni resztki nitek i trochę kociego futra. Smycz? Prychnęła Nela. Dla kota, który pewnie w życiu o czymś takim nie słyszał, po pierwsze, pewnie się zestresuje tak, że raczej nie doprowadzi nas donikąd, a po drugie, raczej nie uda nam się sklecić z kawałka sznurka czegoś bezpiecznego. Miau! Poparł ją biedny kot. Istotne, że do tego kot nie będzie mógł zwijać w jakąś dziurę. Argumentowała Roxana. Błe, futro. Otarła twarz drugą dłonią. Nela zagryzła wargę. To był nawet sensowny plan, ale to byłoby też męczenie biednego zwierzaka. Inna sprawa, że teraz też się męczy. Najlepiej byłoby zadecydować jak najszybciej dla dobra futrzaka. Ale to żadne usprawiedliwienie. Obruszyła się w myślach Nela na samą siebie. Mamy chyba radę dogonić takiego kota. Zwłaszcza gdyby dwójka spróbowała tak bez bagaży. Zaprotestowała. Mam tylko taką dość grubą linę. I tak się nie nada. Trącił się Daniel. Adrian odwrócił głowę. Ona wolała nie ryzykować i zaufać słowom reszty. Wolała skupić się na pilnowaniu się przed pazurami biednego kota, niż na wykręcaniu się, byleby zobaczyć kawałek sznurka. Okej, jakieś alternatywy? Spytała Roxana. Nie! Odpowiedział jej kot. To... kto idzie? Nela rozejrzała się, czy aby na pewno nikt nie zaczął im się przypatrywać. Nie ufała zasuniętym roletom i firankom w oknach. Podejrzewała, że za nimi mogą kryć się ciekawskie oczy. Za to przynajmniej między zaparkowanymi po drugiej stronie najbliższej drogi autami i na pobliskim piecyku osłoniętym z trzech stron blokami nie było nikogo, kto mógłby ich wyczyny skwitować parsknięciem śmiechem. Adrian zagapił się znowu w trawnik. Ja trochę biegam, ale chyba nadal odczułam skutki tamtej akcji z mieczem i ścianą. Przyznał. Okej, to wy się poopatrujcie, a my ganiamy za kotem. Roxana uśmiechnęła się do Daniela, który w końcu stał w zasięgu wzroku Neli. Chłopak, sądząc po minie, zastanawiał się, jakim cudem znalazł się w tak idiotycznej sytuacji. Czy to na pewno dobry... Zaczął i urwał z westchnieniem. Jeszcze wyciągnąłem apteczkę. Mam tam plastry, może się wam przydadzą. Kot znów spróbował się wyrwać, drapiąc po ręce Adriana. Chłopak syknął z bólu. Mogą się przydać. To zaczynamy wyścigi za 3, 2... Roxana urwała, chyba widząc brak entuzjazmu na twarzach reszty grupy.
Okej, puśćcie tego pechowca. Zarządziła. Nela chciała położyć ostrożnie kota na ziemi, ale Adrian puścił zwierzaka od razu. Nela musiała zrobić to samo i odskoczyć, bo w futrzaka wstąpiły nowe siły. Miałknął przeraźliwie i rzucił się pędem między bloki, a za nim Roxana i Daniel. Czarne włosy Roxany unosiły się i opadały w rytm biegu. Z nadzieja, że żadnych kolejnych kłębków żyłki nie ma na tym trawniku. Tknęło nagle Nelę. Przyznał tylko Adrian zmęczonym głosem. Na moment zapadło milczenie. Nela zagapiła się na swoje przedramiona, poznaczone zatrapaniami gorzej niż kiedy ostatnio próbowała wcisnąć w Cini tabletkę na odrobaczenie. Miał kot pazury, a plastry nie miały sensu, ta klejąca część właziłaby na sąsiednie zatrapania. Próbowała skupić się na tym konkretnym problemie, ale umysł oczywiście robił swoje i rozwijał zupełnie inny tok myśli. Tak, stoisz z niemal obcym chłopakiem, w sumie to nawet przystojnym, ale zauważyłeś to dopiero, gdy się nad tym przez ułamek sekundy zastanowiłaś, więc chyba się nie liczy. W kręgu plecaków i walizek, z których jedna jest wściekle różowa i pokryta cekinami, w niemal obcym miasteczku, a dwójka innych, też niemal obcych ci nastolatków, gania za jakimś kotem, bo miał wisiorek podobny do tych, w które przemieniły się zaproszenia, a to i tak nic przy telekinezie, energetycznych tarczach, ścieraniu metalu na proch i przywoływaniu ścian z nicości. A, i jeszcze latający miecz i spadająca doniczka pelargonii próbowały nas zamordować. Tak, to ja, panno Wiśniewska, twój zdrowy rozsądek chciałbym z wyżej wymienionych powodów złożyć wymówienie i wyjechać w Bieszczady, by tam hodować marchew. Zakłuło, gdy Nela potrząsnęła głową. Zaraz, przystojne? Nie, tego nie pomyślała. Adrian na szczęście postanowił zajrzeć do apteczki i kucał teraz, obrócony do niej tyłem. Mogła spokojnie uspokajać się, tylko podstawiała tej akcji z kotem i wcześniejszej z mieczem niczym więcej. Też plastry? Spytał Adrian, nadal nie obracając się do niej. Nie, nie trzeba. Bąknęła. Dobra, był nawet przystojny, ale niespecjalnie ją to interesowało. Trochę wręcz ją wcześniej zdziwiło to odkrycie i tyle. Albo teraz fakt, że w ogóle zwróciła na to uwagę. Może przenieślibyśmy się z tym całym bajzlem jakoś na bok. Głupio tak sterczeć na środku trawnika. Mocne 7 na 10 z dodatkowym plusem za brak pseudobrody lub pseudowąsów. Może nawet słaby 8 na 10. Oceniła jakaś część umysłu Neli, nim reszta zdążyła ją powstrzymać. Nela żałowała, że nie może potrząsnąć samą sobą. Ta, jej zdrowy rozsądek chyba naprawdę zakładał ogródek w Bieszczadach. Ej, Nela, wszystko okej? Adrian spojrzał na nią. Ze szczerą ulgą powitała fakt, że wzrok chłopaka nie wywołał w niej żadnych specjalnych emocji, żadnych motylków i innych sensacji w podbrzuszu, a jedynie lekkie zażenowanie własnymi durnymi myślami. Pomijając, że ten kot mnie trochę podrapał, to tak. Świadczyła. Dobry plan z tym przeniesieniem się. Zgarnęli walizki i plecaki i zatachali na ławeczkę w cieniu między murem i drzewem rosnącym przy ścieżce. Osłona z dwóch stron zapewne przyczyniła się do przepełnienia kosza na śmieci i rozbicia szklanej butelki tuż przed ławką, ale najwyraźniej oboje nie zamierzali narzekać. Nela wyciągnęła z plecaka butelkę wody i spróbowała przemyć jakoś przedramiona, tak, by nie pomoczyć sobie dołu sukienki. W miarę to wyszło, choć raczej pomoczyła już trochę zaschniętą krew niż cokolwiek zmyła. W tej apteczce Daniela były chyba też bandaże. Odezwał się Adrian. Aż tak źle nie jest. Pospiesznie odparła Nela. Wygrzebała już z walizki kolejną chustę, nawet brązową, więc taką, która dłużej powinna obyć się bez przemywania. Ostatnio jej mała kolekcja była niepokojąco przydatna. Czyste bandaże jeszcze się mogą przydać, jeśli będziemy mieli takiego pecha jak dotychczas. Na taki napad pesymizmu nie miał odpowiedzi. Nela przetarła poranione przedramię chustką. Zadrapania trochę piekły, ale nie bolały za mocno. Przez chwilę Nela słyszała tylko ćwierkanie ptaków siedzących na gałęzi rosnącego obok drzewa. Może Adrian w obecnych warunkach zachowywał się całkiem miło, ale w grupie jakoś rozmowy bardziej się kleiły. Chyba dlatego, że sklejała je Roxana. Co? Czekamy? Jak sobie poradzi w wyścigach z kotem reszta? Spytał filozoficznym wręcz tonem Adrian. Czekamy. Scena druga. Występuje u nas jako narratorka Olivia, jako Roxana.
Zajan jako Daniel, Piaseczek jako kot. Daniel szukał właściwej nazwy na to dziwne uczucie, łączące odrealnienie z pragnieniem zapadnięcia się pod ziemię, gdzie nie byłoby żadnych kotów, żyłek, starych nożyczek pewnie jeszcze po babci i innych denerwujących rzeczy. Zażenowanie? Pasowało całkiem nieźle. Nie mógł szukać ze zbytnim zaangażowaniem. Niestety kot pędził na swoich czterech łapach z imponującą szybkością. Uciekł w boczną uliczkę, przeciął wzdłuż niewielki placyk między blokami i przebiegł przez drogę. Daniel zwalczył głęboko zakorzenioną chęć przystanięcia, ale obrócił głowę w lewo, prawo i znowu w lewo. Nie zamierzał zostać rozjechany na paćkę przez jakiegoś kota. Kątem oka dostrzegł, że Roxana wleciała na drogę bez jakiegokolwiek rozglądania się. Najwyraźniej to on musiał uważać za ich dwoje. Raju, ale on szybki! Wydyszała Roxana, z trudem doganiając Daniela. Przebiegli za rudą smugą przez trawnik pod kolejnym blokiem i wrócili do terenów starej zabudowy, a konkretnie wąskiej uliczki między kamienicami. W ich cieniu było choć trochę chłodniej, ale pot spływał Danielowi po karku i plecach, zlepiał palce i wyczuwał sól na wargach. Rudzielec wskoczył na okno i kilkoma susami wspiął się na dach. Skubaniec, westchnął w myślach Daniel. Cholera! Westchnęła z lekką rezygnacją Roxana. Ganianie po dachach to trochę za wysoko, nie zniżajmy się. Zaraz, wysoko, zniżać. No, nie róbmy tego. Na razie biegnie przy brzegu, stwierdził Daniel, obserwując kota. Jak najszybciej dobiegł do końca uliczki i zakręcił, by biec wzdłuż budynku tak, jak na dachu robił to zwierzak. Starał się zerkać przed siebie, ale każde odwrócenie wzroku od futrzaka było ryzykowaniem, że ten zniknie Danielowi z oczu. Skupiał się na wypatrywaniu rudego futra, ale nagle w oczy rzuciły mu się fioletowe włosy w buraczanym odcieniu. Cudownie. Przystanął na sekundę. Co? Zaczęła Roxana, przystając obok. Daniel pociągnął ją do zaułka, z którego przed momentem wybiegli. Jedna znajoma, od Pelargonii. Może by nas zauważyła. Wyjaśnił Daniel, podkreślając każde zdanie nieokreślonym machnięciem rękoma. Jeszcze by nas zauważyła. Co ty robisz? Roxana wyglądała zza zaułka w sposób, który może zakrywał nogi, ale z boku musiał wyglądać wybitnie podejrzanie. Ciemne włosy opadały niczym kurtyna przy przekrzywieniu głowy. Sprawdzam, czy kot nigdzie nam nie zwiał. I mam dobre wieści, zwiał na drzewo. I chyba nawet na nim siedzi, choć nie wiadomo, co mu znowu strzeli do łba. Łebka w sumie. Zastanowiła się przez ułamek sekundy. A tamtej pani nigdzie nie widzą. Chyba możemy iść. Okej. Wymamrotał Daniel, głównie po to, by coś odpowiedzieć. Wysunął się zza zaułka. Jeszcze parę podobnych akcji i będziemy oficjalnie persona non grata w Księżycowicach. A przynajmniej ktoś w końcu zwróci na nas uwagę. Ocenił ponuro w myślach. Tam, jakby co. Roxana wskazała ręką na drzewo, na którego gałęzi przysiadł kot i wpatrywał się z góry w ludzi. Już niemalże dobiegli do drzewa, ale kot radośnie z niego zeskoczył, zamachał ogonem, ewidentnie złośliwie, i pognał przed siebie, a oni za nim. Kolejne uliczki zlewały się w burą, rozgrzaną masę. Pomarańczowa plamka rozmywała się i zlewała z otoczeniem, mimo że teraz kot trochę zwolnił. Daniel ledwo się trzymał na nogach, mając nadzieję, że ścigany zwierzak był w choć trochę podobnym stanie. Dobiegli do kolejnego skwerku, kawałka trawy, kilku drzew i niewielkiego placu zabaw, gdzie zwierzak usiadł i popatrzył na nich najspokojniej w świecie. Roxana złapała się płotka od placu zabaw, by szybciej wyhamować. To co robimy? Jak podejdziemy, to możemy go spłoszyć. Syknęła. Podejdziemy powoli? Zaproponował Daniel. Skrzywiła się tylko w odpowiedzi. Podejdziemy bardzo powoli? Raczej nie mamy wielu innych opcji. Odparł, unikając jej wzroku. Możemy też podejść bardzo szybko. Roxana pochyliła się lekko, jakby już przygotowywała się do biegu. Bieje na drzewo, albo gorzej, znowu gdzieś przez miasto. Roxana jęknęła cicho. Dobra, przyznaję, nie mam ochoty na kolejną zabawę wganianego. Spróbuj z tym powoli. Ja? Kot zjeżył się na dźwięk podniesionego głosu. Cicho! Syknęła Roxana. Chory,
mruknął Daniel. Koteczku, spokojnie. Zrobił w stronę kota najwolniejszy krok, jaki potrafił postawić. Zwierzak machnął tylko napuszonym ogonem. Okej, nie zlecidzie, możesz już próbować z następnym krokiem. Bo tak, to zajmie nam czas do jutra. Roxana oparła się o płotek i odskoczyła, gdy ten lekko się zachwiał pod jej ciężarem. Daniel przełknął ślinę. Kot siedział spokojnie, nie zareagował na kolejny krok. Ani ten jeszcze jeden. Chyba nam idzie, stwierdziła z radością w głosie Roxana. Jak na razie to tylko ja idę, a ten kot niech nigdzie nie idzie, to może coś z tego wyjdzie, pomyślał Daniel. Daniel był już parę metrów od zwierzaka. Przysunął się, teraz już lekko, ledwie zauważalnie, rozważając, czy nie byłoby lepiej przyjąć na finał strategii Roxany. Kot spojrzał na niego uważniej. Daniel zatrzymał się. U Berka przerzuciliśmy się na grę w słup soli. Szkoda, że w tych wszystkich zabawach zawsze byłem pierwszym na ławce dla przegranych. Westchnął w myślach. Dobra, teraz możesz zwolnić. Tak to zajmie góra godzina. Oceniła gdzieś za plecami Daniela Roxana. Jakieś kici-kici prędzej go wystraszy niż zachęci, no nie? Daniel tylko wzruszył ramionami, minimalnie, bojąc się, że jakiekolwiek słowo lub większy gest rzeczywiście spłoszą zwierzaka. Choć skoro gadanina Roxany tego nie zrobiła, to może kici-kici nie było najgorszym pomysłem. Nagle kot zastrzygł uchem i uniósł lekko napuszony ogon. Daniel zamarł, zastanawiając się, gdzie popełnił błąd. Miau! Oświadczył kot spokojnie, wręcz z godnością i powagą. Podniósł się i podszedł. A potem, gdy Daniel myślał, że nic go nie zaskoczy, otarł się mu o nogi i zamruczał. Na serio, naprawdę zamruczał. Zdołał wykrztusić Daniel. Pisnęła za jego plecami Roxana. Słodki jest. To co robimy? Spytał Daniel, ostrożnie głaszcząc kota. Zwierzak wyglądał na całkiem zadbanego. Może nie rozpieszczonego, ale nakarmionego i czystego. Istniała nadzieja, że nie załapie jednej z tych chorób, o których wspominała mama, gdy tylko proponował przygarnięcie jakiegoś zwierzaka. Potencjalny nosiciel wielu groźnych zarazków zamruczał raz jeszcze i powolnym, dostojnym krokiem ruszył przez skwerek. Jego ogon poruszał się jak wahadło w metronomie. Idziemy za nim? Zaproponowała Roxana. Skoro się do nas przekonał? Biedaczysko pewnie doznał syndromu sztokholmskiego. Scena trzecia. Występują kot jako narratorka, Olivia jako Roxana, Ojen jako Daniel i Piaseczek jako kot. Domniemana ofiara syndromu sztokholmskiego pobiegła w dół krzywymi schodkami. Prowadziły one do zagłębienia, które kiedyś musiało być fosą, a teraz służyło za miejsce na działkowe ogródki. Mocno ocienione z obu stron wzniesienia, z jednej dodatkowo drzewa, a z drugiej mur i w sumie też parę drzew. Roxanę zastanawiało, czy ma to jakiś ogrodniczy sens, czy po prostu to miejsce nie nadawało się do niczego innego. Lezie na którąś z działek. Przepowiedział Daniel ponuro. Jaki wtedy mamy plan? Postaramy się przeleźć za nim. Oświadczyła z determinacją Roxana. Wreszcie coś miało szansę się wyjaśnić, nie zamierzała odpuszczać. Kot czekał na nich przez moment u dołu schodów. Gdy tylko zeszli, zaczął kroczyć wydeptaną ścieżką wzdłuż siatkowych płotów, a Roxana i Daniel za nim. To byłoby wejście na prywatny teren. Zaprotestował Daniel. Gdybyśmy na kogoś wpadli... Mielibyśmy u kogo domagać się wyjaśnień. Spójrz na sprawę optymistycznie! Daniel tylko westchnął ciężko. Kot przystanął na moment, po czym szybką wspinaczką i skokiem przedostał się na drugą stronę siatki. Daniel znów westchnął. Mówiłem. Miau! Kot spojrzał na nich wyczekująco. Wymachiwał ogonem, siedząc na środku grządki porośniętej pomarańczowymi kwiatami o podłużnych płatkach, obecnie lekko stratowanymi. Ja się nie wspinam na żadne siatki, oświadczył Daniel. I nie mam zamiaru deptać komuś kwiatów. Tu jesteśmy zgodni,
Roxana uśmiechnęła się, wyłapując, że chłopak już nie protestuje przeciwko wchodzeniu na prywatny teren. Szybko się złamał. Teraz trzeba tylko znaleźć wejście. Uznała w myślach. Rozejrzała się i podeszła do wejścia na tę działkę, czyli pordzewiałej, obdrapanej furtko bramy, za dużej na furtkę, za małą i za mało dostojną na bramę. Płaty zielonej farby obłoziły sprętów powyginanych ozdobnie u szczytu, nad którym był jeszcze łuk udający daszek, ozdobiony nawet pogiętym kogucikiem z ułamanym dziobem. Solidne zdawały się jedynie łańcuch i kłódka, na które zamknięto furtko bramę. Szkoda, że nie mamy Nelly. Sproszkowałaby jedno ogniwo łańcucha i byłoby po sprawie. Stwierdziła Roxana. Daniel wzdrygnął się. Co? Nic. Po prostu dalej trochę nie ogarniam tych talentów. Odparł wzruszając ramionami. Domyślam się, że nie ogarniesz też otwierania kłódek z pinkami do włosów. Nie. Miau! Kot podszedł od drugiej strony do furtko bramy. Daniel wyciągnął rękę między prętami, by go pogłaskać. Już, już. Wymamrotał. I już jesteśmy owinięci wokół palca tego kota. Lub pazura. Skwitowała w myślach Roxana. Roxana jeszcze raz przyjrzała się bramie. Ostatnio wyciągnęła rękę, czy teraz też powinna to zrobić? I czy w ogóle da sobie radę z takim łańcuchem? I czy aby na pewno chce rozwalić komuś bramę? Cóż, innych opcji nie widziała. Odsuń się. Poradziła Danielowi, który właśnie wstawał. Chłopak posłusznie wycofał się do tyłu, a później jeszcze trochę w bok. Roxana zapatrzyła się na furtko bramy, wyobrażając sobie, że ta się otwiera i wytężając skupienie i wyobraźnię. Furtka zatrzęsła się lekko, powstrzymywana łańcuchem. Kot warknął, zjeżył się i odskoczył do tyłu. Wlepił w drżące jeszcze pręty spojrzenie ciemnych od rozszerzonych źrenic oczu. Roxana wyciągnęła rękę, oddychając głęboko. Furtko brama zatykotała mocniej. Ej! Przerwał jej ostrożnie Daniel. Co? Fuknęła Roxana. Może lepiej spróbuj z kłódką. Jest mniejsza, powinno być łatwiej. Może dasz radę jakoś przestawić zapadki. Roxana odetchnęła głęboko jeszcze raz. Wdech, wydech. W sumie ma to sens. Wyznała z pewną niechęcią. Wzięła w dłoń kłódkę i obróciła, starając się wyczuć jej wagę i budowę. Niestety zdolność telekinezy najwyraźniej nie miała dobudowanego podręcznego skanera. Nie potrafiła skupić się na zapadkach, o których wiedziała jedynie, że gdzieś w tej kłódce są i jakoś działają. Spróbowała więc znowu metody siłowej na pręcie, który miał się wysunąć, by mogła zdjąć łańcuch. Przez moment nic nie działo, po czym z cichym kliknięciem pręcik wysunął się. Punkt dla ciebie, przyznała Roxana Danielowi. Zaczęła zdejmować łańcuch. Chłopak uśmiechnął się lekko. Miau! Roxana miała nadzieję, że teraz kot ich pochwalił, a nie ofuknął. Skoro był taki mądry, by ich tu doprowadzić, to mógł zrozumieć jej osiągnięcie. Otworzyła furtko bramę, która oczywiście musiała zaskrzypieć posępnie. Może też przez to skrzypienie, gdy wyszła do ogródka, dreszcz przebiegł jej po plecach. Przeszła kilka kroków po wąskiej ścieżce między grządkami i usłyszała znów jęk pordzewiałych zawiasów. Obróciła się natychmiast, by zobaczyć Daniela, który z zakłopotaną miną starał się jak najdelikatniej zamknąć furtko bramy. Westchnęła cicho i obróciła się z powrotem do kota, który przeszedł pod krzakami porzeczek i kroczył teraz w głąb ogródka, czyli w stronę muru. To był zły pomysł, wymamrotał Daniel. No, fakt. Włamywanie się do czyjegoś ogródka na pewno nie jest powodem do dumy, przyznała w myślach Roxana. Następnym razem, jakbyśmy spotkali jakiegoś kota z podejrzaną zawieszką na obroży, powiem mu, by nie prowadził nas na żadne tereny prywatne. Zażartowała na głos. Daniel zaśmiał się krótko w odpowiedzi. Dość strome wzniesienie tuż przy murze porastała gęsta trawa, włażąca trochę na pobliskie grządki. Kot kilkoma zwinnymi susami znalazł się na górze, po czym zamiałczał donośnie. Mur. Tak, kocie, widzimy. Zwróciła się do zwierzaka Roxana. Przenikliwe miałki zaczynały działać jej na nerwy. Chyba już wolała dzieci, przynajmniej nie nadawały na tak wysokich rejestrach. Na wpół wspinając się i przytrzymując trawy, na wpół zwyczajnie wchodząc,
dostali się na górę. Roxana pogłaskała uspokajająco wciąż miałczącego na całe gardło futrzaka, a Daniel przykucnął przed murem i przesunął palcami po cegłach. Może chociaż ciepło zimno, kocie? Zagadnął. Możesz mruczyć na ciepło i miałczyć na zimno. Kot zamiałczał. Gdybyśmy tylko mogli serio wiedzieć, co to znaczy. Westchnął Daniel. Pewnie. Ej, zgłodniałem. Dajcie coś z mięsem. Oceniła Roxana. Urządzamy poszukiwanie skarbów? Bo te mury to chyba zabytek, tak jakby stare są. Ale kopać chyba przy nich można, no nie? Nie mam pojęcia. Stwierdził Daniel. Pewnie nie. Dodał optymistycznie. Miau! Przynajmniej zwierzęca część ekipy wykazuje trochę entuzjazmu. Oceniła w myślach Roxana. Przykucnęła obok Daniela, który właśnie macał tę jedną żółtawą cegłę pośród masy czerwonych. Nie drgnie, poinformował, zauważywszy spojrzenie Roxany, po czym zaczął badać sąsiednie cegły. Roxana rozejrzała się wokoło. Podniosła z ziemi spory kamień i zważyła w dłoni. Powinien się nadać. Przysunęła się do muru i postukała dwa razy w pierwszą lepszą cegłę, uważnie przysłuchując się dźwiękowi. Potem w następną i w następną. Daniel w pierwszej chwili zmarszczył czoło, po czym chyba załapał, skoro nie wypytywał jej, co wyrabia. Nawet kot się przymknął. Stuk, 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 stuk. I niby kolejne stuk, stuk, ale nieco inne, bardziej puste. Tu jest coś nie tak. Oświadczyła Roxana, stukając raz jeszcze. Nie ma za co w ogóle chwycić. Stwierdził Daniel, próbując jakkolwiek złapać za podejrzaną cegłę. Może lepiej się przesuń w bok. Zaproponowała Roxana. Na wszelki wypadek sama zrobiła to samo i spojrzała na cegłę pod kątem. Wyglądała niewinnie i Roxana miała nadzieję, że właśnie nie zaczyna dewastować krajowego dziedzictwa czy czegoś w tym stylu. Słabo by było. W połączeniu z włamaniem to chyba starczyło do wylądowania w poprawczaku. Mama by się załamała. Przestań się tak wahać i skup się w końcu na tym durnym kamieniu. Znaczy cegle, glinianym kamieniu. Serio się skup! Warknęła na siebie w myślach Roxana. Wbiła wzrok w cegłę, wyobrażając sobie, jak płynnie, powoli wysuwa się z muru i łagodnie opada na trawę. Starała się w to włożyć siły, skupienie, energię. Cegła z cichym chrzęstem wypadła z muru. Dziura była ewidentnie za długa na taką cegłę i w jej głębi błyszczało coś metalicznie. Roxana natychmiast wyciągnęła rękę po tajemniczą rzecz. Ostrożnie! Jęknął pełnym bólu głosem Daniel. Moglibyśmy najpierw tam coś wsunąć na próbę? Spokojnie, to nie Indiana Jones. Prędzej Barbie i wielka przygoda z pieskami. Tudzież kotkami. Daniel parsknął. Nie kojarzę, by w tym filmie były jakieś latające, mordercze pewnie miecze. Roxana, która właśnie próbowała dosięgnąć tego metalicznego czegoś w nieco za wąskiej i zaskakująco długiej dziurze, przerwała na moment. Oglądałaś? Nie potrafiła się nie uśmiechnąć, widząc zakłopotanie chłopaka. Tak się tylko domyślam. Burknął. Roxana uznała, że wykaże się wyrozumiałością i szczodrobliwością i nie będzie drążyć tematu. Po czym jej dłoń dotknęła metalicznej powierzchni. Mam! Krzyknęła i ostrożnie pochwyciła błyszczące wcześniej coś. Ostrożnie wyciągnęła rękę z zagłębienia. Klucze! Stwierdziła, łapiąc za kółko. Daniel zerknął jej przez ramię i wykrzywił lekko wargi. Niezadowalające? Przez chwilę liczyłem na takie starodawne, z ozdobnymi pufkami, zmatowiałe od upływu lat. Przyznał. Chyba Nela ma kompana do marzeń od dawnych, pięknych czasek, gdy rycerze machali kawałkami żelaza, a hafty były odpowiednikiem mem jak miłość. Pomyślała Roxana. Roxana przyjrzała się kluczom. Rzeczywiście, nie były staroświeckie, jak prosto od kowala. Najzwyczajniejsze klucze, w których płaskie, okrągłe główki okalały jedynie wyblakłe plastikowe nakładki. Zielonkawa, pomarańczowa, niebieska i szarawa. Wyglądało jakby miały z 20 lat, a nie 100. Miau! Przerwał im kontemplację nad kluczami kot. Tak, tak, już idziemy. Odezwała się do niego Roxana.
po czym uśmiechnęła się, najpierw do zwierzaka, a potem do kluczy. Może nie na najefektowniejszym, ale byli na tropie. Rozdział 6. Mieszkanie, które spadło z nieba, niedosłownie. Scena 2. Występują Nancy jako narratorka, Biggie jako Adrian, Marie jako Nella i Olivia jako Roxana. Niezręczne milczenie panowało już od dłuższego czasu. Adrian sprawdzał wiadomości na Messengerze, a Nella starała się nie podglądać, choć ciekawość i nuda nie pomagały. No, ale nie zamierzasz chyba zachowywać się wściwsko. Nie jak niektórzy. Pomyślała zgryźliwie. Co tam przeglądasz? Zagadnęła, starając się, aby brzmiało to tak, jakby zagadywała od niechcenia. Nic. Wymamrotał natychmiast Adrian. Włączył wyszukiwarkę i przełączył na starszą zakładkę. Wejrzałem już oferty tutejszych pensjonatów i innych miejsc, gdzie można się zatrzymać. To nie jest zbyt popularna miejscowość i ceny nie są najwyższe, ale też nie są wcale niskie. A do tego nadal pozostaje ten problem, że nie ma wśród nas nikogo pełnoletniego. To chyba jest problem, przyznała dyplomatycznie Nella. Nie miała zielonego pojęcia, jak właściwie wygląda wynajęcie pokoju w hotelu. Jej mama była zdecydowaną zwolenniczką jeżdżenia do sprawdzonych miejsc, najlepiej prowadzonych przez co najmniej znajomego kuzyna, z domową atmosferą i lekkim podejściem do formalności, przynajmniej wobec znajomego kuzyna. Nella wolałaby czasem odwiedzić jakieś nowe, bardziej anonimowe miejsce, ale tej opinii nie dzieliła zresztą rodziny. Gdybyśmy wcześniej widzieli, jak wygląda sytuacja, najlepiej chyba byłoby zorganizować mały kemping. Dwa namioty pewnie znalazłyby się i u nas w domach. Nella wzdrygnęła się na samą myśl. Nie znosiła kempingów, spania na niewygodnych materacach, w utrudniających ruchy śpiworach, bez okna, łazienki, zegara na ścianie i ułatwiającej funkcjonowanie rutyny. Za to wśród komarów, zwłaszcza nie znosiła komarów. Niestety, powiedziała, choć tak naprawdę powinna powiedzieć na szczęście. Nie wpadłam na to, by zgarnąć z domu nasz namiot. Zresztą ta dwuosobowa kliteczka raczej by nie starczyła. By ta dwuosobowa kliteczka niż nic, zauważył Adrian. 4 metry kwadratowe i 3 obcych nastolatków. Ja nie wiem, czy nie wolę tego niczego, pomyślała Nella. Jest jeszcze kot, o ile reszta go nie zgubiła, stwierdziła na głos. Widzisz, że kot prowadzi jeden z tutejszych pensjonatów i odstąpi nam 2 pokoje za wyciągnięcie go z pułapki? Adrian skwitował retoryczne pytanie powrotem do przeglądania ofert wolnych pokoi. Szczerze mówiąc, wolałabym, aby doprowadził nas do kogoś. Nella okręciła sobie kosmyk włosów wokół palca. Mówiła powoli, jeszcze niezbyt pewna, co właściwie chce powiedzieć. Bardziej niż to, że nie mamy gdzie spać, niepokoi mnie, że nadal nic nie wiemy. Wolę nadal nie mieć odpowiedzi, ale mieć gdzie spać. Odparł od razu Adrian. Odpowiedzi jeszcze mamy szansę poznać, ale łatwiej będzie, jak nikt nie zainteresuje się bandą nastolatków wkręconych w fałszywą ofertę kolonii i którym najwyraźniej odbiło. Bo to musiało się stać, skoro zamiast kogoś powiadomić kręcą się po mieście. Przesiadują na środku jednego ze stertą bagaży i ganiają za jakimś biednym kotem. Niepokojące, ale ciężko się nie zgodzić, przyznała w myślach Nella. No tak, w tym wszystkim są jeszcze te pieniądze, które rodzice zapłacili. Trochę słabo. Nella skrzywiła się. Dotąd o tym akurat elemencie sprawy nie myślała. Zapłacili? Zdziwił się Adrian. A u ciebie nie? Potrząsnął głową. Mieli ponoć kilka darmowych miejsc. Chłopak urwał i wbił na moment wzrok w poręcz ławki. Jak to szło? No, dla uzdolnionych osób. Dyplom za miejsce w jakimś biegu wystarczył. Chłopak wzruszył ramionami. No, to przynajmniej ty nie jesteś tutaj przez jakąś dziwaczną formę wyłudzenia. Pocieszające. Rozległ się znajomy, irytujący dźwięk messengerowego powiadomienia z kieszeni Nelly. Dziewczyna westchnęła. Pewnie to Kuba dobijał się z pytaniem, czy wzięła tego najlepszego domowego powerbanka, a jeśli nie, to gdzie go odłożyła. Odezwała się jednak Roxana, a właściwie ustawiła konwersacji kolor, fioletowy, emotkę,
fioletowe serduszko, i Niki, Roxana z dodanym serduszkiem i Nel z kwiatuszkiem. A dopiero potem coś napisała. Najwyraźniej należała do tego typu ludzi. Hej ponownie, kot zwolnił. Znaleźliśmy jakieś klucze. Liczymy, że trafimy na coś do otwarcia nimi. Ok, ogólnie. Mamy trop. Nela wykreśliła z Niku kwiatka i zmieniła Nel na Nele. Jednocześnie przez głowę przechodziły jej kolejne pytania, które po dokonaniu tych jakże niezbędnych poprawek zaczęła wypisywać. Nicko tu nie jest? Skąd masz adres? Jakie klucze? Gdzie i gdzie teraz jesteście? Zamiast odpowiedzi doczekała się ponownej zmiany Niku na Nel z kwiatkiem. Westchnęła cicho. Internetowe kontakty z Roxaną zapowiadały się na jeszcze trudniejsze niż w realu. Halo? Luz, piszę idąc, mogę wolniej. Wpisałam imię, nazwisko i znalazłam profil z kotkiem na awatarze, od razu miałam pewność. Kotu nic nie jest. Nela odetchnęła z ulgą. Po tym, jak wyglądały próby dogonienia kota, można było się obawiać, że pościg skończy się pod kołami samochodu. Do tego wyjaśnienie z profilem wydawało się sensowne. Nela zerknęła jeszcze raz na Cini, prezentującą przenikliwe spojrzenie na profilowym. Może należałoby przełamać się w końcu i dodać własne zdjęcie? Może kiedyś. Najpierw należałoby ogarnąć tę całą awanturę ze snami. Uznała w myślach. Jakaś interesująca rozmowa? Zaciekawił się Adrian. Roxana się odezwała. Przyznała Nela. Mają ponoć trop, jakieś klucze znaleźli, ale teraz próbuję wyciągnąć więcej informacji. Możesz im przypomnieć, że trop tropem, ale mamy jeszcze nocleg do ogarnięcia. Bo i to postaramy się załatwić razem, no nie? Adrian spojrzał na nią pytająco. Tak, wspólnie prędzej się uda. Zapewniła pospiesznie Nela. Nie chciała skończyć sama, nawet w tak niewinnie wyglądającym miasteczku. Zwłaszcza po akcjach z doniczkami i mieczami. Zerknęła znów na ekran. Roxana dopisała kolejne wiadomości. Klucze zwyczajne. No, jakie mają być klucze? Mapy miasta w głowie nie mam, powiadomy, jak gdzieś dojdziemy. Jak? Dopytał Adrian. Klucze normalne, kot gdzieś idzie, a oni za nim. Przynajmniej z tego, co zrozumiałam. Zdała raport Nela. Ścieżką obok przeszła jakaś starsza pani, z pewnym zaniepokojeniem wpatrując się w siedzących w towarzystwie siebie nawzajem i sterty bagażu nastolatków. Omal nie przewróciła się przez to o krawężnik. Nela aż poderwała się z ławki, gotowa pobiec i pomóc. Staruszka utrzymała jednak sama równowagę i odeszła szybkim krokiem, więc dziewczyna wolała się nie wtrącać. Czy tobie też tachanie tych wszystkich bagaży przez pół miasteczka wydaje się coraz głupszym pomysłem? Spytała, siadając. Chłopak tylko wymamrotał coś potwierdzająco. Oby teraz Roxanie i Danielowi udało się do czegokolwiek dotrzeć. Mruknął. Najlepiej na tyle szybko by udało. By dało się jeszcze ogarnąć zakwaterowanie przed północą. Coś się robi monotematycznie. Z drugiej strony to sensowny niepokój. Uznała w myślach Nela. Na pewno mamy już jakieś klucze. To chyba konkret. Odezwała się na głos. Klucze są niezbyt przydatne, bez czegoś do otwarcia. Zauważył Adrian. Teraz to Nela zamamrotała przytakująco. A w kwestii tego zakwaterowania? Odezwała się, nagle orientując się, że tego jeszcze nie omawiali. Masz przewidziane jakieś pieniądze? Ja wzięłam co mogłam, więc u mnie to nie problem. Postarała się jak najdyplomatyczniej wybrnąć od podania sumy, czy choćby bezpośredniego stwierdzenia, że jest całkiem znaczna. Jakoś nieswojo by się czuła, omawiając ten temat dokładniej. Na moment zapadło milczenie. Nie masz. Przyznał Adrian. Trochę o tym nie pomyślałem. Przewidywałem albo przygotowane spotkanie, albo że nie zostanę tu nic. Nie taką opcję pomiędzy. Łapię. Zapewniła Nela, składając w głowie puzzle. Darmowe miejsce na koloniach, pożyczona chyba od jakiejś młodszej znajomej walizka, a teraz jeszcze ta wzmianka. W domu Adriana chyba się nie przelewało. I pewnie chciał się do tego nie przyznawać jak najdłużej, dlatego nalegał na to, by zacząć od śledztwa, a nie znalezienia miejsca na zostawienie walizek. Musiałby się przyznać, a do tego może i skorzystać z pomocy pieniężnej zupełnie obcych ludzi. Bądź szczera, panno Wiśniewska, sama odwlekałabyś jak najdłużej taki moment. Pomyślała. Cóż, pozostawała nadzieja, że Roxana i Daniel znajdą coś przełomowego.
Scena druga. Występują kot jako narratorka, Olivia jako Roxana, Zajen jako Daniel i Piaseczek jako kot oraz Maria Milińska. Uważaj, wystająca kostka. Ostrzegł Daniel Roxanę, wpatrującą się podczas chodzenia w ekran telefonu. Jaka kos... Dziewczyna zahaczyła stopą o nierówną płytkę i zachwiała się, rozprostowując ręce. A, taka kostka. Daniel powstrzymał się od komentarza. Coś tam sprawdzałaś? Spytał tylko, wskazując na komórkę dziewczyny. Powiadomiłam Nelę i Adriana o kluczach i że chyba jesteśmy na tropie. Wyjaśniła Roxana. Coś odpisali? Tylko czekamy. Pewnie nic nam się u nich nie dzieje, na razie przygody zostały tylko dla nas. Daniel zagryzł w wargę. Ja bym te przygody z radością komuś odstąpił. Pomyślał. A nie sprawdziłaś, gdzie jesteśmy? Spytał Roxany. A na co nam miejsce na mapie miasteczka, którego i tak zbytnio nie znamy? Jak gdzieś dojdziemy, to się sprawdzi. Trasa teraz chyba nie jest istotna. Prawda, koteczku? Zagadnęła dziewczyna kota. Kot tylko zamachał ogonem, dumnie krocząc chodnikiem. No, widzisz. Oświadczyła z zadowoleniem Roxana, jak gdyby zwierzak właśnie potwierdził jej słowa. Widzę. Daniel nie zamierzał się kłócić z jej interpretacją zachowań kota, który właśnie przystanął pod drzwiami jednej z kamienic. Miau! Oświadczył i usiadł, zamiatając ogonem wycieraczkę. Daniel wygrzebał z kieszeni klucze i przyjrzał się zamkowi. Był brązowawy, więc klucz powinien mieć podobny kolor. Taki brązowy miał tylko jeden, ten z niebieskawą nakładką na główce. Powinno pójść łatwo. Uznał w myślach. Wsunął wybrany klucz do zamka. Spróbował przekręcić, najpierw w jedną, potem w drugą stronę. Spróbował przekręcić, pchając jednocześnie. Wszystko bezskutecznie. Tak, już od dłuższego czasu szło zbyt gładko. Szkoda, że nie są ponazywane. Skomentowała Roxana. Nie wiadomo, czy któryś w ogóle pasuje tutaj. Może kot nam zdurniał, albo chce, abyśmy się jeszcze trochę powłamywali. Wyciągnęła do przodu rękę, jak gdyby szykowała się do wykorzystania niedawno odkrytych mocy. Spokojnie, daj mi wypróbować resztę kluczy. Spróbował przystopować jej działania Daniel. I nim wyłamiemy zamek z drzwi, moglibyśmy zadzwonić i poprosić o wpuszczenie. Zawsze to mniejsza szansa skończyć na najbliższym posterunku policji. Wskazał na staromodny domofon z pożółkłymi przyciskami i podobnymi karteczkami z nazwiskami mieszkańców, otoczonymi ciemnym plastikiem. Do starego budynku ten dodatek pasował jak pięść do nosa, ale jakieś zabezpieczenie mieszkańcy musieli mieć. Roxana zerknęła na nazwiska mieszkańców kamienicy, podczas gdy Daniel wybrał z pęku kluczy złotawy. W końcu złoto i złote podróbki ciemniały na brąz. Może to taki przypadek. Zamek pociemniał, a klucz jeszcze nie zdążył. Może rzeczywiście ktoś nas wpuści. Jest szansa. A tak w ogóle ciekawe, czy mieliby taki areszt z kratą jak na wszystkich filmach. Taki, w którym wszystko widać. Zastanowiła się Roxana. Co? Daniel aż przerwał próby przekręcenia klucza i tak znów bezskuteczny. O co ty tych biednych ludzi podejrzewasz? No, czy by mieli na posterunku policji? Sprecyzowała Roxana. Aaa! Daniel, uspokojony, wrócił do szarpania się z drzwiami. Powątpiewam. To nie USA. Już wynaleziono kamerki. Można im wigilować ludzi bez stawiania krat. Roxana w odpowiedzi zrobiła tylko zamyśloną minę. To była miła odmiana. Dla wyrównania nie zadziałał kolejny klucz, srebrny z pomarańczową nakładką. Daniel, już nieźle zdenerwowany, wsunął do zamka ostatni, jaki mu pozostał, ten z zielonkawą główką. Oczywiście i on nie zadziałał. Miau! Ofuknął Daniela kot, jakby to nie on doprowadził ich do niepasujących kluczy. No i? Spytała Roxana. Nie pasują. Daniel wzruszył ramionami. I co teraz robimy? Nie wiem. Daniel przyjrzał się kluczom, jakby z nich mógł wyczytać odpowiedź na pytanie. Może to jedne z tych bardziej podstępnych drzwi?
Czasami po prostu się zacinają za pierwszym razem i trzeba spróbować drugi, albo coś w tym stylu zrobić. To co, wypróbujemy raz jeszcze? Na to wygląda. Dokładniej wyglądało to tak, że dalej klucze sprawdzał Daniel. Tym razem zaczął od końca, od srebrnego z zielonkawą nakładką. Dodatkowe szarpania i dwukrotna próba otworzenia drzwi w obie strony z uwzględnieniem wyciągnięcia klucza pomiędzy nie pomogła. Spokój. Mruknął do kota Daniel, choć jemu ręce lekko drżały. Jeśli utknęli, no to utknęli niemalże z niczym. Klucze mogły pasować do wszystkiego. Rozległo się brzęczenie. Roxana włączyła domofon, próbując się skontaktować z, jak głosił karteluszek przy przycisku, niejaką panią Marią Milińską. Już jest nadzieja, że pani Milińska jest miła. Nazwisko zobowiązuje. Uznał w myślach Daniel. To? Zaczął na głos, chcąc ustalić przebieg rozmowy. Sza! Syknęła na niego Roxana. No? Z głośniczka dobył się słaby głos staruszki. Roxana na sekundę za nim mówiła, odgarnęła włosy, splotła palce. Przez jej twarz przebiegł wyraz niepewności. Poczta. Zaczęła. Kota przyprowadziliśmy. Oświadczył Daniel. Nic nie zrozumiałam. Odparła staruszka. Roxana zgromiła Daniela wzrokiem. Ten tylko znowu wzruszył ramionami. Miał już jedynie nadzieję, że to nie jest ta scena, w której on mówi to, co wcześniej mówiła Roxana, a Roxana to, co wcześniej on. Zabył kot. Znaleźliście Ferdynandę. Ucieszyła się pani Milińska. Upilnujcie jej jeszcze chwilę. Stuknęła, odkładając słuchawkę. A drzwi nie otworzyła. Skomentowała cicho Roxana. Zostaje nam pilnowanie kota. Stwierdził Daniel. Spojrzał na zwierzaka. Zwierzak spojrzał na niego, niewinnym spojrzeniem bursztynowych ocząt, pomrukując spokojnie, jakby się wcale przed chwilą nie awanturował. Czyli to jednak kotka? Roxana zapatrzyła się również na zwierzaka. Niezbyt wygląda, dosyć skrępa jest jak na kotkę. Ferdynanda obróciła się tyłem do nich, dumnie wymachując ogonem, jakby zrozumiała, co mówili. Ewentualnie nie spodobały jej się ich spojrzenia. Sądząc po imieniu, już ktoś się na jej budowę ciała nabrał. Ocenił Daniel. Zerknął jeszcze raz na klucze. Jeśli nie były do tych drzwi, to do czego? Kłopotliwe drzwi otworzyły się od wewnątrz, a konkretnie otworzyła je lekko przygarbiona starsza kobieta. Jej dłonie i twarz pokrywały zmarszczki, przerzedzone włosy miały niemal biały kolor, ale zielone oczy spoglądały uważnie zza okrągłych okularów. Kotka zamruczała głośniej, ocierając się pani Milińskiej o nogi. Dzień dobry. Roxana uśmiechnęła się grzecznie. Dzień dobry, dzień dobry. No już, idę, spokojnie. Kobieta pogłaskała Ferdynandę. Nie wiedziałam, że Radzia ma takich młodych znajomych. Daniel i Roxana szybko wymienili spojrzenia. Znajomości bywają zaskakujące. Odparła dyplomatycznie Roxana. Zerknęła jednocześnie szybko w bok, na domofon. Daniel też unikał wzroku pani Marii. Technicznie nie kłamstwo, ale jednak manipulacja. Przeszło mu przez głowę. Oho, klucze! Stwierdziła pani Maria. A nie jakiś zapasowy zestaw. No tak, ale skoro Radzi teraz nie ma w domu... Pewnie wiecie, gdzie się podziewa. Spojrzenie pani Milińskiej przepełniała ciekawość. Daniel zerknął na listy przy domofonie. Radosława Gruszko mieszkała pod ósemką. Z takim imieniem to nie mógł być przypadek. Prosiła tylko o doglądnięcie mieszkania, podlanie kwiatów, wytarcie kurzów, kota na karmienie, takie tam. Wyjaśniła Roxana, pomagając sobie gestykulacją w postaci chaotycznego wymachiwania dłońmi. A to już zupełne ściemnianie, pomyślał Daniel. No, to dobrze, bo Radzi już od dłuższego czasu nie widać. Często znika,
ale zwykle jak jej nie ma dłużej, to cokolwiek wspomni, a nie tak z nagła. Pani Milińska pokręciła ze zaprowatą głową, oburzona zapewne faktem, że pani Radosława jej nie powiadomiła. Skąd właściwie radzie znacie? Długa historia. Roxana zaczęła dłubać końcem buta w powierzchni chodnika. Daniel miał nadzieję, że pani Maria tego nie zauważy. Długa historia, licząca jakieś pół minuty, no może z pół godziny, gdy za jej początek uzna się początek pościgu za kotem. Uznał w myślach Daniel. W internetach? Urodzie, to zorientowana jest w technologię. Czasem mi sprawdza, do której sklep, czy przychodnie są otwarte i inne takie rzeczy. Ja ledwo daję radę do wnuków zadzwonić. W internecie. Potwierdziła uczynnie Roxana. Och. Pani Maria dotknęła dłonią pobrudzonego czoła. I ja się wam nawet nie przedstawiłam. Maria Milińska. Kobieta wyciągnęła rękę. Roxana. Dziewczyna uścisnęła jej dłoń. A milczący kawaler? Pani Maria spojrzała na Daniela, który zapragnął zapaść się pod ziemię. To było jak spotkanie z dawno niewidzianymi ciotkami. Daniel. Mruknął, również ściskając dłoń pani Marii. Ferdynanda znudziła się chyba oglądaniem gadających ludzi i pomknęła do środka. Och, gada tak cały czas w progu. Może napilibyście się herbatki? Bardzo dziękujemy, ale nie. Musimy w końcu podlać te kwiatki, kota nakarmić, jak mówiłam. Trochę tego jest. I sami tu jesteście? Albo tak mi młodo wyglądacie? Zainteresowała się jeszcze Maria. Jeszcze dwójka znajomych dojdzie. Poinformowała Roxana. Wie pani, wakacje, mamy wolne. Chyba spróbowała zmienić temat. Rodzice pracują. No tak, to ma sens. I już was nie będę zatrzymywać. Ferdynanda pewnie już na was w mieszkaniu radzi czeka. Jeszcze jedno. Przerwał kobiecie Daniel. Tak? Pani Milińska spojrzała na niego z zainteresowaniem. Jeden z tych kluczy jest od drzwi wejściowych, prawda? Bo nie mogłem nimi ich otworzyć. Jest, jest, na pewno. Ale musisz te drzwi do siebie najpierw pociągnąć i trzymać przyciągnięte przy otwieraniu. Starsza pani uśmiechnęła się do niego ciepło. Wnuki też mi tego nie ogarniały. Pół biedy, jak akurat w domu byłam. No, ale ja już wam naprawdę nie przeszkadzam. Pani Milińska wycofała się do wnętrza kamienicy, a za nią weszli Roxana i Daniel. Korytarz wyglądał dosyć ponuro, niemal pozbawiony okien z pomalowanymi na buro ścianami, kafelkami na podłodze i plastikową poręczą balustrady przy schodach. W tej nieprzyjaznej przestrzeni Daniel czuł się podwójnie jak intruz. Roxana? Odezwał się. Później pogadamy. Syknęła tylko dziewczyna, zaczynając wspinaczkę po schodach. Doszli pod drzwi z numerkiem 8, delikatnie przekrzywionym. Poruszała się jeszcze klapka w wejściu dla kota. Roxana wyciągnęła rękę po klucze, Daniel odsunął się o krok. Jesteś pewna, że to dobry pomysł? Spytał ściszonym głosem. Jak na razie Ferdynanda nie wciągnęła nas w żadną pułapkę, powinno być bezpiecznie. A w razie czego ty robisz tarstrzał, a ja odsyłam zagrożenie. Nie o to mi chodzi. Czy jesteś pewna, że to właściwe włazić ci tak do czyjegoś domu? Roxana spoglądała na niego przez kilka sekund. Wywróciła oczami. To trop! Nie możemy sobie pójść i zrezygnować, bo nie mam stuprocentowej pewności, że radzi... Pani Radosława wpuściłaby nas z otwartymi ramionami i zaprosiła na herbatę. Już włamywaliśmy się do ogródka, a to... To może być jak włamanie do czyjegoś domu. Technicznie nie włamanie. Mamy klucze. Roxana znów wywróciła oczyma, wyraźnie dając znaki, jak bardzo irytuje ją taka rozmowa. Marnujemy czas. Kobieta zniknęła, możliwe, że coś jej się stało. A my jesteśmy z tym powiązani.
Może potrzebuje naszej pomocy. Zauważyła Roxana. To ma sens. Przyznał Daniel. Podał jej klucze. Dziewczynie otwieranie wyszło za pierwszym razem. Patrz, jak to się robi. Oświadczyła, otwierając drzwi na oścież i wchodząc pierwsza. Daniel powstrzymał się od komentarza i ruszył za nią, ostrożnie stawiając każdy krok i powoli, cicho zamykając drzwi. Znaleźli się w przedpokoju. W długim, wąskim pomieszczeniu znajdowały się stojące lustro w grubej ramie, szafka przykryta serwetką i pufka. Kwiaty stojące w wazonie na szafce zdążyły uschnąć. Nic niepokojącego, stwierdziła Roxana, rozglądając się i przeglądając szybko w lustrze. Normalny pokój, dodał Daniel. Wziął głęboki oddech. Czuł tylko zapach uschłych roślin. Gdyby trup pani Radosławy gdzieś tu leżał, chyba byłoby to czuć. Pomyślał i wzdrygnął się, choć przecież wniosek był optymistyczny. Roxana skończyła zerkać w lustro i pomaszerowała energicznie do drzwi naprzeciwko. Zajrzała za nie. Nic specjalnego, łazienka. Podeszła do kolejnych drzwi z boku. Tu jest kuchnia. Oj, ten chleb to totalnie spleśnił. Wygląda, jakby miał zaraz odmaszerować. Do tego zwiędłe kwiaty? To, że nic nie powiedziała Marii? Zaczął wyliczyć Daniel. Ewidentnie coś panią Radosławę zaskoczyło. Zajrzał za Roxaną do kuchni. W ciasnym pomieszczeniu ledwo upakowano wszystkie konieczne w jadalni i w kuchni meble. Chleb znajdował się w na wpół otwartym chlebaku. Obok leżał nóż, jakby właśnie ktoś miał się wziąć do krojenia chleba, zanim... Co tak właściwie się stało? Coś zaatakowało nagle, zupełnie z zaskoczenia. Albo ktoś zniknął. Przeszło mu przez głowę. Oczyma wyobraźni ujrzał, jak migę żarówka jedynej w kuchni lampy. Kobieta, która właśnie próbowała ukroić chleb, starsza pani, nieco podobna do Marii Milińskiej, rozgląda się z niepokojem, żarówka znów gaśnie i nie zapala się, a w ciemności zaczynają wirować białe płatki. Oglądanie drugi raz Stranger Things przed przyjazdem tutaj chyba nie było dobrym pomysłem. Niepokojące lekko, no nie? Gdyby miała choć sekundę na namysłu, chyba zamknęłaby chlebak. Zaopiniowała Roxana. Przytaknął pomrukiem Daniel. W ogóle trzeba będzie uważać na tę panią Marię. Gdyby kogoś powiadomiła, że banda nastolatków pałętała się po mieszkaniu jej zaginionej sąsiadki... No, ja chyba nie chcę sprawdzić, jak wygląda polski areszt. Sądzisz, że nas o coś podejrzewa? A po co byłoby to zaproszenie na herbatę? Chciała się czegoś więcej dowiedzieć, może jakoś potwierdzić, czy naprawdę znamy jej radzią. Łatwo mogłaby to potwierdzić. Przyznał Daniel. Jakieś podchwytliwsze pytanie i wpadlibyśmy. Znamy tylko nazwisko tej pani. Dokładnie. Będzie trzeba uważać. Roxana otworzyła szerzej przedostatnie drzwi. Niewielki salonik wypełniały dwie kanapy, mała szafeczka z lampką nocną i meblościanka, na której stały telewizor, kilka wieszaków z typowo babciną biżuterią oraz stosiki książek. W kącie upchnięto jeszcze spory koci domek, jednak to za kanapą kuliła się Ferdynanda. Wygląda na zestresowaną, stwierdziła Roxana. Co jej jest? Przecież od dłuższego czasu zachowywała się normalnie. Daniel wzruszył ramionami. Opóźniona reakcja? Teraz odreagowuje cały ten pościg i zamach żyłki na jej koci żywot? Zastanawiała się dalej Roxana. No, nieważne, niech tam sobie odpoczywa. Skierowała spojrzenie na książki. Same typowe starocie. Mickiewicz, chłopi, jakieś nowele. Żadnych senników czy czegoś o magii czy czymś takim. Najprędzej Władca Pierścieni tu pod magię pasuje. Daniel wskazał stosik z cyklem Tolkiena. No, nie sądzę, by te książki nam cokolwiek wyjaśniły. Teraz to Daniel pierwszy podszedł do drzwi, już ostatnich, i spróbował je otworzyć. Ani drgnęły. Zamknięte. Dostrzegł błysk w oczach Roxany. Nic dziwnego, przełom mógł na nich czekać za tymi drzwiami. Odsuń się. Pamiętajmy, kto tu umie obsługiwać klucze. Poleciła dziewczyna. Daniel tylko wywrócił oczami. Roxana za drugim razem otworzyła drzwi. Rozdział 7. Przygotowania do nocowania. Scena pierwsza. Występują nas jako narratorka,
Ariseida jako Nela, Olivia jako Roxana, Zoyen jako Daniel i Pygę jako Adrian. Daniel, co ty na Boga nosisz w tym plecaku? Kamienie? Powitał nieco nietypowo kolegę Adrian. Miał wrażenie, jakby mu zaraz miały plecy odpaść i zwinąć się w kącie z bólu. Takie tam przydatne rzeczy. Mogę już go wziąć. Zaoferował z zakłopotaniem chłopak, jednocześnie przejmując dwie walizki. Obok Nela wciągała po schodach swój bagaż. Nie, już nie trzeba. Pierwsze piętro, mówicie? Przydoście tutaj to nic. Sorry za tę sytuację. Wymrotał Daniel. Adrian nie widział jego twarzy. Chłopak był już parę schodków wyżej. No spoko, nic się nie stało. Ale mogłeś wspomnieć, ile gratów tachasz, nim cię przeciągnęliśmy przez pół księżycowic. Nic się nie stało. No, to chyba doszliście do porozumienia. Skomentowała Nela. Co z kotem? I coście znaleźli w tym mieszkaniu takiego ciekawego? Kot ostatnio drzemał za kanapą, a w mieszkaniu... zobaczycie. Zapewniła Roxana. Ona niosła tylko swój plecak. Stańcie już! Jęknęła Nela, a Adrian powstrzymał się, by jej nie poprzeć. Roxana wysłała tylko kilka enigmatycznych wiadomości, rozmazanych zdjęć i filmików, na których przez szybkie ruchy wrednej kamerzystki nic nie było widać. Ja nic nie robiłem. Przypomniał Daniel. Nudziło mi się, a nie jestem pewna, czy to dobry pomysł przesyłać takie filmy i zdjęcia. Roxana wzruszyła ramionami. Adrian wyjrzał przez okno na półpiętrze. Zmierzchało już. Oby to miejsce nadawało się też do przenocowania. Normalnie szukanie noclegu po zmroku nie byłoby aż tak złą opcją, ale w tym mieście nie uznawano zapalania lamp przed tym, jak się zrobi zupełnie ciemno, co w połączeniu z tym, że potrafiły w nim spadać na głowy doniczki, trochę zmieniało postać rzeczy. No i pozostawała kwestia tego, jaki niby nocleg znajdzie za te grosze, które miał w portfelu i jak się do tych groszy przyzna. Co wolałby odwlec jak najdłużej. Najlepiej, póki jakoś się sprawa nie rozwiąże. Dobrnęli wraz z bagażami do mieszkania. Plecaki i walizki utworzyły stos pod drzwiami od wewnętrznej strony. W sumie. Moglibyśmy to tak zostawić jako zabezpieczenie przed ewentualnym napadem. Pomyślał. Na latające miecze by to nie pomogło. Ale nocą człowiek mógłby się wywalić o te stosy bagaży. Normalny przedpokój. O czym ty pisałaś? Jakie odkrycie epoki albo przynajmniej dnia? Wypytywała Roxana Nela. I co z kotem? Kot tam. Odkrycie tu. Wskazała po kolei na dwie pary drzwi Roxana. Nela przez moment się wahała, po czym znikła ze drzwiami pokoju z kotem. Po chwili Adrian dosłyszał ciche: spokojnie, kiciu. Uznawszy, że Ferdynanda jest w dobrych rękach, wszedł do pokoju z odkryciem. Najpierw spojrzał w górę. Na suficie wymalowano granatowy krąg z mapą nieba, na której białymi liniami i kropkami narysowano gwiazdozbiory. W przestrzeniach poza kręgiem, w czterech kątach sufitu, zwisały małe lampy, w przyczepionych do kloszów kryształkach rozszczepiało się światło. Plamki światła na niebieskich ścianach przypominały nieco gwiazdy. Pomiędzy nimi wisiało kilka reprodukcji surrealistycznych obrazów i łapacze snów. Łapacze różnych rozmiarów i kształtów, od takich, które wyglądały na najtańsze pamiątki z nadmorza, po naprawdę efektowną instalację z włóczki i lotek pokrywającą pół ściany. Naprzeciw niego stała wysoka półka, wypełniona książkami i bibelotami. Obok niej wciśnięto dwa fotele i stolik w mocno gracący sposób. Zapewne po to, by w pomieszczeniu zmieściły się jeszcze dwa sporawe materace, pokrywające pół podłogi i zapewniające miejsce do leżenia dla kilku osób. Spokojnie by się wszyscy zmieścili. Czuć tu temat przewodni, no nie? Spytała Roxana. Najlepsi organizatorzy imprez z motywem mogliby się uczyć. Adrian zagapił się na mapę nieba, próbując na niej rozpoznać gwiazdozbiory. Udało mu się wypatrzeć prostokąt z wystającą kreską, który powinien być którąś z niedźwiedzic. Zawsze coś. Uznał w myślach. Wylizny są kluczowe. Stwierdził. Skoro ktoś tu tyle im uwagi poświęcił i te materace, chyba spodziewa się naszego pojawienia. Jak sądzicie, czy ta pani Radosława to może być nasza strażniczka? No wiecie, ta z listu. Pasuje do tej roli.
i skoro gdzieś zniknęła, skończyliśmy pozostawieni sami sobie. Logiczne. Wtrącił Daniel. I mocno niepokojące. Cóż, przynajmniej mamy gdzie spać. Zawsze coś. Pomyślał Adrian. Możemy się rozejrzeć, czy nie ma tu gdzieś podobnej papeterii albo jakiegoś urządzenia do robienia kartek przemieniających się w medaliony. Zaproponowała Roxana i natychmiast rzuciła się do przeszukiwania szuflad w szafce na książki. Daniel skrzywił się. Naprawdę, jesteśmy w mieszkaniu obcej kobiety. Moglibyśmy przynajmniej nie gmerać jej w szufladach, póki naprawdę nie ma potrzeby. Myślałam, że już się dogadaliśmy. Może potrzebować pomocy, a w takim wypadku to na pewno wybaczy nam te przeszukania. Roxana zerknęła na nadal nieprzekonanego Daniela. No weź! Daniel westchnął. Adrian zaczął przeglądać tytuły książek, licząc, że uniknie zajmowania miejsca w sporze. Jeszcze nie był pewien, jak chce podejść do tego problemu. Oboje mieli trochę racji, ale chyba najlepsza byłaby jakaś strategia pośrodku. Może najpierw powinni przeszukać rozłożone na wierzchu rzeczy, a dopiero później zacząć grzebać po szufladach? Z drugiej strony, ten pokój ewidentnie był wydzielony właśnie na sprawy związane ze snami, więc i tym bliżej nieokreślonym czymś, w co zostali wplątani. Tu prędzej powinni szukać niż nawet na wierzchu w drugim pokoju. Wow! Rozmyślenia przerwał mu komentarz Nelly. Dziewczyna przystanęła w drzwiach, rozglądając się po pomieszczeniu. Klimatycznie. Słyszałeś już teorię... Słyszałeś już teorię Radosława to strażniczka? Spytała Roxana. Zostawiliście otwarte drzwi, uwierzcie mi. Słychać was te parę metrów dalej. Nela oparła się o futrynę. Ferdynanda nadal nie chce wyjść zza kanapy. Zostawiłam ją z kawałkiem szynki wziętym z lodówki. Może się ośmieli. Okej, za doprowadzenie nas tutaj to jej się szynka należy. O, karty! Wykrzyknęła Roxana, zaczynając przeglądać rzeczone karty. Chyba do tarota. Tarota? Zainteresowała się Nela. Nie wiem, na pewno nie jest to normalna talia. Odparła Roxana, jednocześnie przypatrując się drugiemu obrazkowi. Ale widoczki ładne. Widoczki? Nela zmarszczyła czoło. Pokaż te karty. Podeszła, a Adrian za nią, uznając, że chce wiedzieć, o czym właściwie rozmawiają. Daniel też się przysunął do całej grupy. Nela wzięła karty. Na tej, którą właśnie oglądała Roxana, był przedstawiony zamek z wysokimi wieżami i ciemnymi dachami. Zerknęła na grubość pliku. Coś ich jest mało. W żadnym znanym mi tarocie nie ma też zamku, co najwyżej wieża. Przejrzała kolejne karty. Na drugiej była polana w lesie, w którym drzewa miały białe pnie, a na trzecim wieża. O, masz wieżę! Zauważyła od razu Roxana. Ale polana w lesie też nie pasuje. Do tego nie ma nazw ani nawet numerów. Jasne, sam tarot ma sporo wersji, są też inne karty do wróżb, ale na moje oko to coś innego. Numerów? Zainteresował się Adrian. Karty w tarocie są ponumerowane, numeracje nieco się różnią w zależności od tego, jaki to typ tarota. Wyjaśniła Nela, na chwilę przestając przekładać karty. Odgarnęła za ucho pukiel ciemnych włosów. Dopiero teraz Adrian zwrócił uwagę na jej śniadą cerę. Do tego, gdy mówiła o tarocie, brzmiało to naturalniej, mniej książkowo niż gdy objaśniała coś na temat miasteczka. Raczej jakby zetknęła się z kartami niż o nich czytała. Adrian zaczął się zastanawiać, czy dziewczyna nie jest choć po części cyganką, ale nie był pewien, czy to aby nie zbyt pospieszny wniosek. Nela wcale nie wybijała się z typem urody jakoś szczególnie, a kartami mogła się interesować kiedyś lub zetknąć się z nimi w jeszcze jakiś sposób. Z drugiej strony, spytać chyba nie zaszkodzi. Pomyślał. Na chwilę napotkał wzrokiem spojrzenie Neli. Dziewczyna chyba zauważyła, jak się jej przygląda. Od dylematu wybawiła go Roxana. Umiesz wróżyć? Spytała z ciekawością. Nie jesteś aby cyganką? Nela znów odgarnęła włosy, odłożyła na bok karty. Nie, nie mam nawet wśród dalszych przodków Romów, przynajmniej w tych paru pokoleniach, w których się orientuję. I nie, nie umiem wróżyć, to zresztą tylko zlepianie ogólników w coś, co sprawdzi się u każdego. Odparła. Roxana spojrzała na nią podejrzliwie. Mówiłaś, jakbyś znała się na rzeczy.
Adrian wymienił szybkie spojrzenia z Danielem. Chyba obaj postanowili się nie wtrącać. Nela westchnęła. Moja mama wróży. Wymamrotała. Zawodowo. Nie wierzę w to, ale rykoszetem coś wiem. Okej. Mruknęła Roxana. Nela pospiesznie wzięła z szuflady karty i pochyliła się nad nimi. Proto nie tarot. Co to może być? Spytał Adrian, próbując zmienić temat. Nie mam pojęcia. Nela przełożyła kilka kolejnych obrazków lekko drżącymi dłońmi. Adrian cieszył się, że nawet nie zaczął tej krótkiej rozmowy o wróżbach. Ale i reszta z nas długo nie utrzyma swoich sekretów. Nie z Roxaną. Nie w sytuacji, gdy nie możemy sobie do końca zaufać. Pomyślał. Sobie dawał góra 2 dni. Nie sądził, by na dłużej mogło mu starczyć pieniędzy, a to już był prawdziwy problem. Postarał się odsunąć od siebie tę myśl i skupić na obecnej sytuacji i najnowszym znalezisku, tak jak chyba właśnie czyniła Nela. Wziął od niej 2 karty, te z wieżą i zamkiem, i obrócił na drugą stronę. Rewers kart pokrywał biało-granatowy wzór, przypominający trochę gwiazdę, a trochę jedną z tych iluzji optycznych, które przy patrzeniu w środek zaczynają się kręcić. Zapatrzył się na środek, ciekawy, czy ten obrazek nie podziała podobnie. Gwiazda rzeczywiście zaczęła wirować, przy okazji zresztą pomieszczenia. Jedną ręką podparł się o ścianę, a drugą przetarł czoło, zamykając oczy. Wszystko okej? Spytała Nela. Cała trójka spoglądała na Adriana z niepokojem. Tylko trochę mi się zakręciło w głowie. Nic wielkiego. Wzruszył ramionami. Może usiądziemy? Zaproponował Daniel, skinieniem głowy, wskazując na materacę. Dobry pomysł. Zgodziła się Roxana. Okej. Dodał Adrian, zajmując miejsce pod ścianą. Nela usiadła na środku. Położyła na podłodze kartę z polaną, tę, którą wcześniej widzieli. Może przyjrzyjmy się im wszystkim razem? Zaproponowała. Adrian odłożył obok swoje 2 karty, po czym Nela jednym ruchem rozłożyła w rzędzie niżej ostatnie 4 karty. Na moment wszyscy wstrzymali oddechy. Jeśli to te 4 karty na 8, to jakie by było prawdopodobieństwo? Przeszło Adrianowi przez głowę. Wrócił do rzeczywistości, na tyle, na ile potrafił. Niemalże nie widział pozostałych kart. Była tylko ta jego, ta z jaskinią. Ale czy na pewno jego? Malunki wyglądały znajomo, ale zaczął dostrzegać niepasujące szczegóły. Długie zęby stalaktytów i stalagmitów i dziurę w sklepieniu, przez którą widać było granatowe niebo i gwiazdy. Czy wy też? Odezwała się Nela. Roxana dotknęła jednej ze środkowych kart. Przedstawione na niej ruiny porastał las. Z tymi samymi dziwnymi, jasnymi drzewami, co na karcie z polaną. To z mojego snu. Tylko te drzewa są inne, w moim śnie były normalne. Ale uwierzcie mi, poznałabym te ruiny zawsze i wszędzie. Nie jestem pewien, to ogólnie mało charakterystyczny widok. Do tego nie wszystko z tym statkiem się zgadza, ale inne rzeczy są identyczne. Daniel wskazał na kartę przedstawiającą samotny statek na oceanie. A ja znam tę przepaść, dodała cicho Nela. No, to chyba już się domyślacie, stwierdził tylko Adrian. Scena druga. Występują kot jako narratorka, Mary jako Nela, Olivia jako Roxana, Zajen jako Daniel, Bygę jako Adrian i Piaseczek jako kot oraz sprzedawca w sklepie całodobowym. Po przetrząśnięciu sennego pokoju, jak w myślach zaczynała nazywać go Nela, rozłożyli wszystkie znaleziska na podłodze. Nie było tego zbyt wiele. Poza kartami, medalionami i mieczem, który znalazł ich zamiast być znalezionym, ale o to mniejsza, dorzucili jeszcze kilka najbardziej starych senników, wedle logiki Daniela najintensywniej używanych. A do wyboru było ich chyba z 10 i ciężką metalową broszę przedstawiającą róże wiatrów, tylko na podstawie tego, że leżała w szufladzie obok kart. Nela przesunęła wzrokiem po wszystkich przedmiotach, na chwilę zatrzymując spojrzenie na swojej karcie. Cóż, na pewno jesteśmy w lepszej sytuacji niż przed paroma godzinami. Nie, żeby było to jakieś wyjątkowo dobre miejsce. No i przynajmniej dzięki tym kartom wszyscy zapomnieli o moich rewelacjach.
Zwykle unikała przyznawania się do zawodu mamy. Znajomi już się dawno przyzwyczaili, ale nowo poznane osoby zwykle reagowały wypytywaniem o wróżby lub spojrzeniami, po których widziała, że zastanawiają się, czy też w niej nie wierzy w magiczne kawałki kartonu. Teraz jednak wystarczył cień podejrzeń i wygadała nawet, co sama sądzi o czytaniu z kart. Chwila w nerwowej atmosferze, lęk przed ewentualną podejrzliwością grupy i powiedziała aż za dużo. Naprawdę, należałoby zacząć ćwiczyć asertywność, albo chociaż trzymanie języka za zębami. Nea odsunęła dłoń od karty, starając się udawać, że skupiała się na niej, a nie na chaosie w swojej głowie. Jakieś genialne wnioski? Ktoś coś? Spytała Roxana. Miau! Usłyszała Nela za plecami. Ferdynanda najwyraźniej dała się przekupić szynką, bo z godnością otarła się o jej kolano. Dziewczyna spróbowała ją pogłaskać, ale kotka jednym płynnym ruchem odsunęła się, po czym wskoczyła do szuflady po kartach i broszy, którą pozostawili otwartą. Tam zwinęła się w kłębek i pomrukując spoglądała na nich z uwagą. Ciekawe legowisko. Skwitował Adrian. Moja kotka uwielbia szuflady z przyborami szkolnymi. Nie wiem, może spanie w długopisach i zapasowych zeszytach jest wygodne. Nela wzruszyła ramionami. Czuła się nieco urażona. Ferdynanda po takiej porcji szynki, jaką od niej dostała, powinna dać się chociaż raz pogłaskać. Koty tak mają. Próbował podtrzymać konwersację Adrian. Hej, nasze małe śledztwo! Przypomniała Roxana. To jest ten poziom, na którym powinna odpalić się detektywistyczna minigierka, ale nie ma tak łatwo. Wiem, że nic nie wiemy. Sparafrazowała Nela ponuro. Możemy sprawdzić, czy ta półka z książkami jest przymocowana do ściany. Warto byłoby chociaż to sprawdzić. Dodała. Roxana wywróciła oczami. Nawet gdyby szafka była przyspawana do ściany, jakaś mordercza porcelanowa figurka mogłaby zacząć latać i nam porozbijać głowę. Co ty w ogóle dał te brosze? Spytał Adrian, jakby ponaglony myślami Roxany. Dlaczego nie jakikolwiek inny bibelot? Był w szufladzie z kartami. Wyjaśniła Roxana. Na chwilę zapadło milczenie. Mamy to, poza tym był jeszcze ten statek. Jest też zawieszka Ferdynandy. Odezwała się Nela. Pewnie jest to wszystko jakoś powiązane. Zostaje nam chyba tylko czekać do nocy. Odezwał się nagle Daniel. Racja, i oby te groźby okazały się nic nie warte. Pomyślała Nela. Roxana sprawdziła godzinę na komórce. 23. Rzeczywiście, późno. Ktoś jeszcze umiera z głodu? Skoro nie mamy pojęcia, co tu się właściwie dzieje, możemy równie dobrze nie wiedzieć o pełnych żołądkach. I kawie. Ktoś się wybiera ze mną na zakupy? Jest trochę rzeczy w lodówce. Zauważyła Nela. Pewnie nie przeznaczonych dla nas. Inna sprawa, że supermarkety już pewnie pozamykali, gdy wlaziliśmy po mieście. Dodał Daniel. Widziałam po drodze sklep całodobowy. Jest nadzieja, że oprócz alkoholi sprzedają tam cokolwiek. Poinformowała Roxana. Ja mogę iść. Ekstra! Roxana zareagowała entuzjastyczniej niż dziewczyna się spodziewała. Pospiesznie zorganizowali zbiórkę. Ta trochę się przedłużyła, Daniel musiał dokopać się do portfela, a w portfelu do banknotów. Także, gdy w końcu dziewczyny wyszły, zapalały się latarnie. Niezły mają refleks, oceniła Roxana. Zmierzchu nie zauważyli przez ten cały czas? Oszczędności. Trochę dziwne w miejscowości turystycznej w sezonie, ale to miejsce w sumie ledwo się klasyfikuje pod miejscowość turystyczną. Odparła Nela. Do tego zadłużyli się po próbie budowy akwaparku. Wspomniała Roxana. Mhm. Nela kojarzyła zdjęcia z nieukończonej budowy. Niedoszły akwapark ostatecznie mógł pełnić z powodzeniem rolę straszaka dla turystów. To była wyjątkowo nietrafiona inwestycja. Daleko ten sklep? Dziewczyna przyłapała się na tym, że z niepokojem zerka na balkony. Spokojnie, Anusz, te pelargonie to jednak przypadek. Kawałek stąd. Poza tym, jeszcze raz sorry za tamtą akcję z scennikiem, a teraz za to dopytywanie. Roxana spojrzała na nią poważniej. Trochę mnie denerwuje, że nadal nic nie wiemy i chyba przez to jeszcze bardziej niż zwykle nie potrafię powstrzymać ciekawości. Rozumiem.
odparła na wpół z automatu Nela. Nie miała pewności, jak powinna podejść do tych przeprosin. Doceniała je, ale i tak wydawały się trochę asekuranckie. Chyba nie powinniśmy się teraz kłócić. A gdyby zamiast ciebie był tu ktoś inny, pewnie byśmy teraz darły koty. Doceniam to. Roxana uśmiechnęła się. Racja, to nie czas na spory. Nela znów zdecydowała się na neutralne, oczywiste stwierdzenie. Skruszona Roxana? To było coś, na co jeszcze nie umiała zareagować. Ale już nie nadwyrężaj tak mojej cierpliwości, okej? No, to teraz zabrzmiałaś zupełnie jak stereotypowy czarny charakter. Pomyślała. Postaram się. Roxana uśmiechnęła się szerzej. Chyba nie zwróciła na ten beznadziejny dobór słów uwagi. Doszły do sklepu. W świetle ulicznych lamp dało się dostrzec jasne litery na tablicy nad wejściem. Głosiły one, że jest on otwarty przez 24 godziny, a do tego trwa promocja na zgrzewkę piwa jedno gratis. Może jednak nie tylko kawa? Mamy masę zagadek do rozwikłania. To najgorszy czas, by rezygnować z dosłownie trzeźwego umysłu. Zaprotestowała Nela. Miała nadzieję, że ten argument wystarczy. A jak nie będzie kawy? Roxana złożyła ręce w udawanie błagalnym geście. Energetyki? Zaproponowała bez większego przekonania Nela. Jej zdaniem już kawa smakowała kiepsko, wolała herbatę. Do tego nadal nie potrafiła się przekonać do zbyt kolorowych napojów. Niemniej zdecydowanie wolała skończyć z grupą nadpobudliwych od kofeiny nastolatków, niż z grupą, która skutecznie przytępiła działanie szarych komórek alkoholem. Ekstra! Roxana pchnęła drzwi, więc w końcu weszły do sklepu. Dobry wieczór! Siedzący za ladą młody mężczyzna, na około 4-5 lat od nich starszy, zerknął na nie niezbyt uważnie, po czym znów skupił się na broszurce z sudoku. W dłoni trzymał mocno obgryziony ołówek. Nela aż się wzdrygnęła. Nie tyle weszła, co wsunęła się między półki. Ustawiono je bardzo blisko siebie, aby upchnąć w niezbyt wielkim pomieszczeniu jak najwięcej produktów. W połączeniu z niskim sufitem powstawało piekło dla każdego z choćby skłonnościami do klaustrofobii. Lęki Neli znajdowały się po przeciwnej stronie spektrum, więc bała się raczej tego, że coś wywróci. Roxana jakimś cudem poruszała się po niewielkiej przestrzeni pewnie, jakby nie istniała w ogóle możliwość, że coś strąci. Do tego jeszcze z gracją. Nela poczuła drobniutkie ukłucie zazdrości, ale szybko je sobie zdusiła. Dobra nowina, jest kawa. Powiadomiła ją Roxana. Nawet taka w ziarnach. Spojrzała znacząco na Nelę. Czyli praktycznie rzecz biorąc, mielona. Nela prychnęła. Nie jestem jakimś młynkiem do kawy. Syknęła. Pomyśl o tym tak. Będziesz miała na czym ćwiczyć, a przy okazji będziemy mieli świeżą mieloną kawę. I tak chciałam kupić sobie paczkę herbaty. Obruszyła się Nela, omal nie wpadając na półki, gdy chciała ostentacyjnie się odwrócić i wycofać. No weź, co ci szkodzi? Nela podeszła bliżej. To są magiczne moce! Wysyczała najciszej jak umiała. Takich rzeczy się nie wykorzystuje do mielenia kawy. Czemu nie? Warto byłoby to wyćwiczyć. Jedno opakowanie kawy w ziarnach uniosło się parę centymetrów nad półką. Nie wiemy, na jakich zasadach to dokładnie działa, jakie mogą być niebezpieczeństwa, skutki uboczne. Nela obróciła się do tyłu, by upewnić się, że sprzedawca na nie nie patrzy. Na szczęście wydawał się całkowicie zaabsorbowany rozwiązywaniem swojego sudoku. Bądź szczera, przerwała jej Roxana. Po prostu jesteś zbyt dumna, by posłużyć przez chwilę za młynek do kawy. Nie jestem zbyt dumna. No, to po dyskusji. Opakowanie kawy potrunęło ostatecznie prosto w ramiona Roxany. Nela znów prychnęła. Naprawdę, mogłabyś być odrobinę ostrożniejsza. Roxana wywróciła oczami. A ty trochę spokojniejsza. Będzie dobrze, nawet jak ten gość coś zauważy, to pomyśli, że mu się przywidziało lub coś podobnego. To widziałaś już gdzieś tutaj herbatę? To nie... Zaczęła Nela, jeszcze myśląc o początku wypowiedzi, po czym zarejestrowała ostatnie zdanie. Chyba tam wcześniej... Machnęła ręką, uderzając łokciem o półkę. Ta zachwiała się i przechylała coraz mocniej. Nela spróbowała ją złapać, ale brzeg półki od razu wyślizgnął jej się z rąk.
Zachrzęszczały i zagrzechotały przesuwające się po pochyłości towary. Nela jeszcze raz spróbowała chwycić półkę, po czym ta rąbnęła ją w palce, zaprzeczając prawom grawitacji i wracając na swoją wcześniejszą pozycję. Huknęło. Roxana oddychała ciężko. Mogłabyś być ostrożniejsza. Nela tylko pokiwała głową. Co się stało? Sprzedawca nawet wstał znad swojego sudoku. Nic! Pisnęła Nela wyższym głosem, niż by chciała. Po tym incydencie nie protestowała, gdy Roxana posłała ją po koszyk, wrzuciła do niego stosik średnich i małych paczek chipsów zamiast ze dwóch dużych, bo przecież warto mieć wybór smaków. Dorzuciła jeszcze butlę coli, wymieniła karton soku na mniejszy, a połowę owoców, okej, nie wyglądały na świeże, ale i tak nieźle, że tego typu sklepy jakiekolwiek były, na parówki. Młody sprzedawca patrzył na nie bez większego zainteresowania. Najwyraźniej nadal pojawiało się dość przyjezdnych, by nowe twarze nie budziły zainteresowania. Mam pytanie. Odezwała się Roxana, gdy chłopak właśnie kasował kolejną paczkę chipsów. Nie działo się w tym mieście ostatnio coś dziwnego? Nietypowego? Nie, ale tak, wydawało mi się, że zaraz regały się przewrócą. Ale nic się nie stało. Praca po nocach to nie najlepiej działa na myślenie. Wiadomo. Przytaknęła skwapliwie Nela. A coś wcześniej? Dopytywała Roxana. To niby miałoby się tutaj dziać. To dziura, a spokojna dziura. Sprzedawca wzruszył ramionami. Zwłaszcza odkąd ta ruina, która miała być jak parkiem, odstrasza wszystkich zainteresowanych nami turystów. Nie wiem, może jakieś przewidzenia, może coś związanego ze snami? Nela kopnęła Roxanę w kostkę. Nawet po niej nie spodziewała się takiej nieostrożności. Może pokażemy jeszcze losowemu gościowi medaliony i miecz? Tak, to jest plan. Myślała zgryźliwie. Przewidzenie? Powtórzył tylko pytająco przypadkowy gość. Gdzieś czytałam, że w tej okolicy występują jakieś anomalie z tym związane. Roxana rozłożyła bezradnie ręce. Ale nie pamiętam gdzie. Chłopak zapatrzył się na nią podejrzliwie z zalady, zupełnie zapominając o kasowaniu ich zakupów. Wiesz, rzeczywiście, tak jak teraz myślę, to coś w tym może być. Ostatnio wiele osób skarży się, że się sypia. No, ale to raczej te upały. Machnął ręką. Dziwniejsze, że od paru osób słyszałem, że widziałem jakby duchy albo cienie chodzące ulicami miasta zwykle nocą. A czasem takie niebieskie błyski. Mam wrażenie, że odwiedzi w tej dziurze niektórzy świrują. Ciekawe, stwierdziła Roxana. Znaczy, kiepsko, że ludzie świrują, ale te cienie duchy brzmią interesująco. A teraz umiemy? Zaśmiał się chłopak, wracając do kasowania ich zakupów. Nie pamiętasz, gdzie o tutejszych anomaliach czytałaś? Zupełnie nie pamiętam, niestety. Jeszcze jedno pytanko. Nie znasz Radosławy Gruszko? Pani Radosława? Kojarzę. Jest znajomą żony brata babci. Oświadczył bez zająknięcia młody sprzedawca. Nela starała się rozryfesować w głowie to drzewo genealogiczne. Jest naprawdę w porządku. Taka konkretna osoba. Tylko lubi znikać. Wydaje się też trochę skryta. Ciężko ocenić. Nie znam jej jakoś mega dobrze. Ma to sens. No ile zwykle znika? Spytała Roxana. A czemu właściwie chcecie wiedzieć? I w ogóle czemu o nią pytacie? Nela jęknęła w duchu. Zatrzymaliśmy się u niej. To jakaś dalsza znajoma rodziców, jeszcze bardziej pośrednia niż u ciebie. Wyjaśniła Roxana. Doszło do płacenia i rozmowa na moment się urwała. Nela liczyła, że na tym koniec, ale jej nadzieje okazały się płonne. Zatrzymaliście się? Zainteresował się chłopak. Jest was więcej tam? Troszkę ciasno, ale jak na wakacyjny wyjazd i tak niezła okazja. Roxana wzruszyła ramionami. Nela przyłapała się na tym, że prawie zaczęła przygryzać paznokcie. Odsunęła dłoń od ust. Rozumiem.
rozumiem, ale to jeszcze bardziej nietypowe. Pani Radosława zwykle nie lubi nikogo wpuszczać do swojego mieszkania. Nela wymieniła z Roxaną spojrzenia. No, to dla nas zrobiła wyjątek. Musimy już iść, miłej nocy. Roxana machnęła wolną ręką, jakby sprzedawca siedział w odjeżdżającym pociągu. Miło się rozmawiało. W ogóle Grzesiek jestem. Chłopak wyciągnął dłoń do Roxany. Roxana. Dziewczyna uścisnęła dłoń z uśmiechem. Nela nagle poczuła ukłucia w okolicach piersi. Jakby medalion, który dotykał tam jej skóry, się naelektryzował. Ojoj. Pomyślała. A ty? Sprzedawca posłał jej nieuważne spojrzenie. Nela. Pisnęła. Serio, musimy już się zbierać. Dobrej nocy. Pociągnęła Roxanę na zewnątrz. Ej, coś się dzieje? Ja jakby medalion się naelektryzował, tak to czułam. Nela wyciągnęła medalion spod sukienki. Nie świecił, nie otaczał go wianuszek miniaturowych błyskawic. Wyglądał normalnie. Jedynie czuła strzelanie w palcach, jakby dotknęła sprężyny trampoliny po długim skakaniu. Patrz! Roxana szturchnęła ją w bok. Nela wzięła głęboki oddech. Błękitne błyskawice migały na ścianie pobliskiego budynku, jak efekt w jakimś fantastycznym filmie. Tworzyły krąg na pustej przestrzeni, bez okien i drzwi. Och! Wyrwało się Neli. Roxana złapała w obie ręce torbę, wyraźnie planując ewentualne użycie jej w roli broni obuchowej. Nela chwyciła butelkę coli jak prowizoryczną maczugę. Ostrożnie podeszły o krok bliżej. Potem o dwa. Nela dostrzegła słabe zarysy krajobrazu między błyskawicami, zbyt niewyraźne, by mogła stwierdzić, co dokładnie tam jest. Nela rozejrzała się i teraz to ona szturchnęła Roxanę. Prosto na nich szedł duch. Półprzeźroczysty, ubrany jakby wyszedł wprost ze średniowiecza, z mieczem u jednego boku i sznurem liny przyczepionym do drugiego. Rozglądał się, jakby kogoś szukał. Obok niego sunął z nosem przy ziemi cień psa. Nela usłyszała przekleństwo nad uchem. Ja ich niestety kojarzę. Odezwała się jeszcze Roxana, po czym dodała parę przekleństw. Pies uniósł łeb i spojrzał prosto na nią. Na Nelę zupełnie nie zwrócił uwagi. Mężczyzna tak samo. Spoglądał na Roxanę, mrużąc oczy, a Nelę nie zaszczycając choćby spojrzeniem. Nie, żeby zazdrościła. Teraz nie. On chyba cię widzi. Szepnęła. Niestety. Jęknęła Roxana. Mężczyzna złapał za sznur. Pies wyglądał, jakby powarkiwał, ale Nela nic nie słyszała, jedynie ciężkie oddechy swój i Roxany. Błyskawice zaiskrzyły się mocniej. Duchy stały się nieco bardziej materialne. Ej, a może wróciłybyśmy do tego sklepu? Zaproponowała Roxana drżącym głosem. Pociemniało. Błyskawice nieco przygasły, duchy straciły na wyrazistości, ale za to nadal się zbliżały. Nela już była niemal pewna, że między duchami i błyskawicami jest związek i zamierzała przetestować jego działanie. Zamachnęła się butelką. Ej, serio mogłybyśmy... Roxana urwała. Nela rąbnęła butelką prosto w błyskawice na ścianie. Huknęło, gdy uderzyła o ścianę, błyskawice rozbłysły, duch stracił przezroczystość. Coś ty... jęknęła Roxana. Nela jęknęła w duchu. Oczywiście, że podziałało odwrotnie. I wtedy błyskawice znikły. Nela zamrugała, próbując coś dojrzeć w ciemności. Wzrok szybko przyzwyczaił się do słabego światła lamp. A człowiek z mieczem liną zniknął, podobnie jak jego pies. Okej, zwracam honor, dzięki. Kochana, jesteś o matko, jeżeli wrócą, chyba nie, no nie? Wypaliła na jednym oddechu Roxana. Damy sobie radę. Nela poklepała ją po ramieniu. Nieźle nam jak na razie idzie. Wiedziałeś, że to podziała? Liczyłam na to. Błyskawice i duch wydawały się powiązane. Wyjaśniła Nela, starając się zajrzeć przez okno do sklepu. Sprzedawca siedział na swoim sudoku. Przynajmniej tyle. Dobra wiadomość jest taka, że Kola przetrwała to starcie. Odezwała się Roxana.
wydawała się już całkiem opanowana. To była postać z twoich snów? Spytała Nela. Jedna z iluś, przyznała Roxana. Dzięki w ogóle, bo chyba jeszcze nie podziękowałam. Nela wzruszyła z zakłopotaniem ramionami. Roxana pociągnęła ją do przodu. No, a teraz chodź, piżama party czeka. Że co? Nela aż się zatrzymała. Trochę nietypowe i z przesadnymi atrakcjami, ale mamy zapasy, grupę i miejsce do spania. To się kwalifikujemy. Okej. Mruknęła tylko Nela, dając się dalej pociągnąć. To nie reformowalny przypadek, pogódź się z tym. Pomyślała. I to już koniec naszego dzisiejszego wieczorku. Jak zawsze dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za udział, zarówno lektorom, jak i słuchaczom.